Witajcie. Spróbuję dzisiaj nagrać film, jak montuję okno dachowe dachu, który jest już odeskowany. Mam już narzędzia przygotowane, także idziemy do dzieła. Witajcie w części drugiej, w której pokażę, jak wycinam papę i płytowanie. Wcześniej przygotowałem sobie łatę, która posłuży mi za prowadnicę przy cięciu papy i zaczynam wycinać. Tak, co? Wytniemy tu kawałek płyty, żeby zrobić sobie przejście do środka. Kawałek powiedziałem. Dobra. Raczej tu gdzieś. I teraz tak, generalnie ta papa będzie podwinięta tutaj w tą stronę, ta dolna będzie podwinięta na tą łatę, ta w bok, ta do góry. Potrzebujemy wyciąć deskowanie, oczywiście o wiele szerzej, tak jak wymiar całego BDX-a. I teraz jak to zrobić? Można to zrobić w ten sposób, że tutaj tą papę wywinąć i potem się męczyć, wycinać to od tej strony dookoła. Ja dzisiaj spróbuję to zrobić w inny sposób, mianowicie od wewnętrznej strony. Od środka już sobie wyrysowałem wymiar okna z BDX-em i teraz pójdę. O, tam jest pilarka. Pójdę sobie do środka i spróbuję wyciąć te płyty. Aha, tylko jeszcze potrzebowałem ten otwór, żeby tu podłożyć coś pod papę. Tu coś wsunę, że jak będę ciął płyty od środka, żeby oczywiście nie przecięć tej papy, no bo ona mi jest potrzebna i to szczelna. Dlatego idę do środka. Ok, jesteśmy w środku. I teraz tak, jak mówiłem, od środka wyrysowałem sobie linię, jak będzie szło okno z BDX-em. Teraz tak, tu wymyśliłem sobie tak, podłożyłem tekturę, ta tektura jest dokładnie od okna, podłożyłem sobie tu pod papę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jeszcze nie robiłem. Ustawimy sobie pilarkę na grubość płyty. No, plus widzę za płytę. No, tak płynąć ok. Gdzie my tu mamy to skręcanie? Tak powinno być ok. Teraz. Na tą stronę. Chyba, że najpierw dół. Spróbuję najpierw dół. Używam teraz tej pilarki. Mniejszej, z racji tego, że ona jest smuklejsza. Tył ma bardzo wąską tą szerokość stołu. Dlatego ona mi pozwoli ciąć. O, tak bardzo blisko krokwi. Ale najpierw spróbujemy wyciąć dół. Uwaga. Lecimy. Thank you.
Dobra, teraz ten bok, bo ten mam przygotowany. Chciałbym spróbować ściąć jakby od góry. Ale czy tak się uda? Na pewno to nie jest przyjemne cięcie. Dobra. No co, próbujemy? Próbujemy. Karton nacięty delikatnie. Czyli zagrało, tak? To co? Na drugą stronę. Okej, z grubsza jest wycięte. Teraz ja robię coś takiego, czego producent w zasadzie nie zaleca. Czyli to jest nasza szerokość BDX-a. Ja dodatkowo montuję sobie tutaj z boku kontrłaty. O, w ten sposób. I teraz, no gdybym teraz je zamontował, to one oczywiście by mi zmniejszyły ten otwór i by miał za ciasno, ale muszę wziąć, przerysować sobie grubość tej kontrłaty z drugiej strony łaty. Tu i tu. Za dużo tego wszystkiego. Dobra, tak zrobimy. Wycinamy. Pilarko raczej nie będzie potrzebne. Za chwilę wracam. Ok,
Ok, jestem z powrotem. Nie było mnie chwilę, bo mówiłem, że już szpilarka jest niepotrzebna. Dlatego odeszła na bok. A przyszło to, bo trzeba trochę posprzątać nasz plac boju. Od razu lepiej. To co? Kręcimy kontrolaty. Kręcimy kontrolaty. Tutaj zostawię 0,5 centymetra luzu. Później powiem dlaczego. Jeszcze sobie sprawdzimy. Jest. Jest, dobra. Teraz papę z narożnika docinamy. Tak, z narożnika. Pach. Ok. To samo u góry. Z narożnika w tą. Pach. Kolejny krok. Tak już mamy. Znaczy, o, nie mamy jeszcze wycięte do końca deskowania, dlatego teraz to. No i teraz po co kontrolaty? A właśnie po to, żeby tą papę czy membranę, zależy z czym mamy do czynienia, żeby sobie tutaj elegancko przybić w wielu miejscach, a nie tylko do tych jeszcze tutaj obciętych krótkich łatek. To ma być tutaj ładnie. Papa jest. Teraz tamto. Teraz widać, jak mamy ponacinane płyty. O, tu dotąd, tu dotąd. Teraz tym ostrożnie dokończymy dzieło. Teraz idę po BDX-a i sprawdzam, czy pasuje. Ok. Przygotowane? BDX rzuciłem sobie na górę. No to wkładamy. Jak BDX będzie pasował, to reszta to już jest standardowy montaż okna.
i bardzo fajny filmik jest na koncie, oficjalnym koncie na YouTubie Velux Polska, opublikowany chyba 7 miesięcy temu, jak prawidłowo montować okno Velux. Tam jest wszystko bardzo fajnie pokazane, także nie wiem, czy ja tu jeszcze będę coś dalej nagrywał, czy jest sens duplikowania tego, co już jest i to fajnie przedstawione, czy nie będę, czy będę nagrywał, czy nie będę nagrywał, tego nie wiem. O, pasuje. No to można teraz iść uzbrajać ramę w kątowniki, rozpakować opierzenia i kontynuować montaż okna.